Kolejna jednostka Campi 400 z wydłużonym, z poszerzonym pokładem będzie wodowana za chwileczkę. Dźwig już, moi drodzy, czeka. Także zaraz będzie wisiała w powietrzu i będzie stała zaraz na wodzie. Nie. Proszę zobaczyć, poszerzony taras do szerokości 5 metrów, potężny. Piękny widok. Jak to wygląda z zewnątrz, proszę zobaczyć. W ten sposób. Bardzo dużo przestrzeni. Środek wygląda w ten sposób. O, ja tam przejdę, pokażę Państwu. Tutaj jest kuchnia. Teraz przejdziemy sobie na tył. Słoneczko pięknie świeci. Jak widzicie, jednostka jest wyposażona w dwa silniki 25 koni mechanicznych Yamaha. W zupełności wystarczy. Odpowiednie odbojnice na wypadek, żeby podchodząc do brzegu nie uszkodzić pokładu. W tym modelu, proszę Państwa, mamy akurat jedną sypialnię, tą dużą przejściową, natomiast obok jest sypialnia. To są akurat okna do tej sypialni, która nie jest przejściowa, zaraz Państwu ją pokażę od wewnątrz. Natomiast to wygląda w ten sposób. Łóżko jest podnoszone, jest bardzo dużo przestrzeni pod łóżkiem. Natomiast tutaj mamy sypialenkę nieprzejściową. Łóżko dwuosobowe, do tego szafa, która pomieści sporo rzeczy. To można oczywiście podnieść. Też jest spory schowek. Łazieneczka z pełnowymiarowym prysznicem. Proszę zobaczyć. Zlew, toaleta, tutaj szafeczka, a tu pomieszczenie mamy gospodarcze, gdzie jest akurat zamontowany piec dwufunkcyjny gazowy do ogrzewania kaloryferów ciepłej wody i akurat tutaj jest zamontowana pralka. Tutaj mamy akurat zaplecze elektryki. Inwenter na tej jednostce jest akurat zastosowany, inwenter 5 kW, 8 akumulatorów bytowych, każdy po 245 amperogodzin, a tu jest akurat akumulator rozruchowy do silników. Tutaj nalewamy wodę, tu są zbiorniki na paliwo 2,40, nie trzeba chodzić z kanistrami, tylko wystarczy je wypiąć i można zabrać ze sobą na stację benzynową. Tutaj mamy akurat prysznic, możemy się spłukać po wyjściu z wody dzięki tej drabince, a tu z kolei mamy butle z gazem plus dodatkowe wyjście na gaz. Wejdziemy sobie teraz na górę schodkami. Tu mamy piękny, funkcyjny taras z odpowiednim wykończeniem pokładu typu TIG. Widać panele, antenę. Jest już zamontowana antena telewizyjna, jeszcze antena pod router będzie. Taki widok, proszę Państwa, dookoła, że całkiem zacnie.